Seryjny podpalacz w gminie Żarki, tak twierdzą tamtejsze władze. W odpowiedzi na falę podpaleń ogłoszono nagrodę w wysokości 15 tysięcy złotych za wskazanie osoby odpowiedzialnej za te przestępstwa. Paweł Jędrusik. Tylko w ciągu ostatnich 2 tygodni w gminie Żarki doszło do 6 pożarów w lasach. Pierwszy oczywiście nawet sam zgłaszałem, bo widziałem zadymienie, jechałem, to było po południu, gdzieś koło godziny 18. I sam zgłaszałem, że mam zadymienie i czy mogę wyjechać. Zadysponował powiat, że mogę wyjechać, wyjechaliśmy. Co się okazało, że było już bardzo rozżarzone to pogorzelisko, wzywaliśmy posiłki, no było nas tam kilka jednostek. Pożary nie były duże, ale w kilku miejscach, w tym we wsi Kotowice, widać spalone drzewa. Strach pomyśleć, co mogłoby się stać, gdyby ogień zaczął się rozprzestrzeniać w tak dużych lasach. Pożar leśny dość szybko się rozprzestrzenia, tym bardziej, że pogodę mamy jaką mamy, dość ciepło. Wiadomo, cała powierzchnia mogłaby spalić się i doprowadzić do pobliskich budynków, prawda, mieszkalnych u nas we wsi, jak również w innych miejscowościach, tym bardziej, że też znajduje się trasa kolejowa, CMK tak zwana, także też jest dość trudny dostęp. W gminie Żarki są przekonani, że doszło do podpaleń i dlatego burmistrz wraz z nadleśnictwem wyznaczyli pokaźną nagrodę finansową dla osoby, która pomoże złapać podpalacza. Spotkałem się z przedstawicielami nadleśnictwa Złoty Potok. Wspólnie dokonaliśmy wstępnych oględzin. No niestety widać, że te pożary były przygotowane, więc mamy do czynienia tutaj ewidentnie z podpaleniem. Wspólnie wypracowaliśmy nagrodę w kwocie 15 tysięcy i wspólnie apelujemy do wszystkich mieszkańców gminy Żarki i wszystkich państwa o jakiekolwiek informacje. Na to, że mogło dojść do podpaleń, wskazywać ma m.in. fakt, że wszystkie pożary wybuchały w bliskiej odległości od siebie.